Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na taką zbiorczą recenzję kilku książek, które czytałam w czasie, gdy nie nagrywałam na YouTube, czyli to było jakieś 2 miesiące mniej więcej, kiedy mnie tutaj na kanale nie było. To był czas, kiedy w moim życiu prywatnie dużo się działo i nie miałam za bardzo głowy do czytania, dlatego tych książek przeczytanych w tym czasie, był to okres mniej więcej taki wakacyjny i wrzesień, nie było dużo, bo mam tutaj tylko jakieś chyba 4 książki do takiego szybkiego omówienia. 2 też w tamtym czasie zaczęłam, ale jeszcze nie skończyłam, to znaczy jedną właśnie dokańczam, także pewnie w podsumowaniu listopada się pojawi, a drugą być może też skończę jakoś niebawem i też jeszcze gdzieś tam ją wcisnę w tym miesiącu. Natomiast jeżeli chodzi o te 4 książki, to mam tutaj 2 reportaże i 2 powieści. Zaznaczę tylko, że czytałam te książki już jakiś czas temu, bo miesiąc, 2 miesiące, więc te wrażenia z lektury już trochę w mojej głowie się zatarły. Nie pamiętam ich aż tak dobrze, jakbym pamiętała świeżo po lekturze. Natomiast szczególnie te 2 reportaże, o których za chwilkę będę mówić, chciałabym Wam wciąż bardzo gorąco polecić, bo wydaje mi się, że to są ważne książki, książki uświadamiające, książki też bardzo po prostu dobrze napisane. I może przejdźmy do pierwszego z nich. Nie mam tutaj właściwie żadnej z tych książek, oprócz jednej, o której powiem na końcu w formie fizycznej. Wszystkie czytałam właśnie na Legimi, a Chłopki, o których chcę powiedzieć najpierw, słuchałam właściwie w audiobooku. Audiobook jest czytany przez Marię Peszek i jest to naprawdę świetna produkcja, bardzo dobrze się tej książki słuchało i była bardzo wciągająca, co dla mnie jest zaskakujące, bo ja często z audiobookami mam ten problem, że po prostu ciężko mi się wciągnąć w fabułę, tak jak ma to miejsce przy czytaniu książki papierowej. A tutaj rzeczywiście nie przeszkadzało mi nawet to, że była to książka w formie audio, że ktoś czytał mi jej treść, bo naprawdę było to bardzo dobrze zrealizowane. Chłopki to jest taka książka, która jest bardzo popularna nie tylko w tym naszym książkowym świecie, ale w ogóle to jest chyba pierwsza taka książka, którą widziałam bardzo, bardzo wiele razy gdzieś na ulicach Warszawy, kiedy ludzie, głównie były to kobiety, niosły gdzieś tę książkę, bo jest ona dosyć spora, pod pachą. No naprawdę chyba o żadnej książce nie mogę tak powiedzieć, żebym widziała ją tyle razy, żeby ktoś ją gdzieś czytał, czy właśnie niósł nawet pod ręką, bo no zakładam, że ona po prostu była za duża do torebki i dlatego tak często widziałam ją gdzieś tam pod pachą. Także naprawdę byłam zaskoczona, jak wiele warszawianek tę książkę czyta. I dobrze, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra książka, która opowiada o losach naszych babek, prababek, kobiet po prostu, które żyły na wsiach mniej więcej w tym okresie międzywojennym, czyli w latach 20. i 30. Jest tutaj bardzo dużo takich dowodów anegdotycznych, takich osobistych historii bohaterek. Autorka dotarła do jeszcze żyjących kobiet lub właśnie ich na przykład wnuczek czy córek, które opowiadały te historie. Byłam zaskoczona, bo bardzo dużo historii jest tutaj z moich okolic, czyli z okolic Świętokrzyskiego, z okolic Kielc. Naprawdę sporo tych historii właśnie rozgrywało się w tamtych rejonach. Także to było dla mnie takim dodatkowym, ciekawym smaczkiem, który sprawiał, że tę książkę jeszcze ciekawiej mi się czytało. Ale same historie są naprawdę przerażające, bo opowiadają o życiu codziennym właśnie chłopek w tamtych czasach i o tym, jakie to życie było ciężkie. Ja jestem w ogóle dzisiaj świeżo po seansie Chłopów. Jakby to mi się troszkę miesza w mojej głowie, bo jednak jest to również rzecz, która opowiada no mniej więcej podobne historie, natomiast właśnie książka Chłopki skupia się wyjątkowo na kobietach, na sytuacji kobiet, na tym, jaka ta sytuacja była ciężka, jak często kobiety, które dbały o całe rodziny, które musiały wyżywić nie tylko swoje dzieci, ale również męża, który wracał z pracy w polu, często po prostu dosłownie odejmowały od ust sobie, żeby nakarmić innych, a same żywiły się tym, co zostało, jeżeli w ogóle coś zostało. O tym, jak ciężko było kupić nową parę butów, jak często musiały chodzić boso, jak często nie miały na no, takie naprawdę bardzo, bardzo podstawowe produkty. I niestety również jest tutaj bardzo dużo o przemocy wobec kobiet, o tym, jak ta przemoc w stosunku do kobiet ze strony swoich mężów, czy ojców, czy braci nawet, była na porządku dziennym, jak była społecznie akceptowana, jak była czymś, co po prostu działo się na wsi, wszyscy o tym wiedzieli i nikt absolutnie z tym nic nie robił, nikt na to nie reagował, a wręcz właśnie było to uznawane za normalne, było to codziennością tych kobiet. Naprawdę są to bardzo, bardzo przejmujące historie, bardzo też uświadamiające o tym, jak to życie na wsi wyglądało, bo ja na przykład czasem mam tak i często się łapię na tym, że czasem mi się wydaje, że życie w takich czasach, gdzie rzeczywiście jakby ten cykl życia był wyznaczany przez pory roku, gdzie każdy miał określone obowiązki, gdzie nie było takiej gonitwy jak teraz właśnie za karierą, za pieniędzmi. Czasem mi się po prostu wydaje, że takie życie było lepsze, spokojniejsze. Ludzie jakoś bardziej doceniali to, co mają. No ale właśnie potem czytam takie książki, takie reportaże jak ten. No i pukam się w czoło, że jednak powinnam doceniać to, co ja mam teraz, to, jakie prawa i możliwości mam teraz, a których nie miały właśnie moje babcie czy prababcie. Także naprawdę są to ważne książki, takie ważne społecznie. Tutaj też autorka powołuje się na wiele badań różnych socjologicznych, także to nie jest tylko tak, że to są historie, chociaż właśnie te historie wydawały mi się najciekawsze i najważniejsze w tej książce, ale też dobrze, że zostały one zrównoważone i podparte konkretnymi badaniami. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście Chłopek, to bardzo, bardzo polecam. To jest taka książka, którą chyba chciałabym mieć na swojej półce i być może za jakiś czas sobie ją kupię i będę wracać do jakichś fragmentów, bo jest naprawdę bardzo dobra. Drugim reportażem, który również bardzo mi się podobał w tych ostatnich miesiącach i który również pokazał
pokazał mi zupełnie nową perspektywę na temat, o którym nie miałam zbyt wielkiego pojęcia. To reportaż Głusza autorstwa Anny Goc i to jest reportaż, który opowiada o życiu osób głuchych w Polsce, o tym, jak wiele ograniczeń spotykają w takim codziennym życiu, jak bardzo właściwie wszystkie instytucje są nieprzystosowane do osób głuchych i jak właściwie nikt sobie nic z tego nie robi. A naprawdę są to takie najprostsze rzeczy, jak na przykład załatwienie jakiejś sprawy w urzędzie, czy nawet nauka w szkole. Tutaj też poruszył mnie taki fragment o edukacji, bo nawet placówki, które teoretycznie powinny być przystosowane właśnie do osób głuchych, okazuje się, że nie mają obowiązku zatrudnienia nauczycieli, którzy znają polski język migowy, że nie ma takiego wymogu podczas właśnie zatrudniania na to stanowisko. No i osoby głuche, przychodząc do specjalnej szkoły, nie są w stanie zbyt wiele właśnie z tych zajęć i z tych lekcji wynieść. Tak więc to jest książka, która naprawdę pokazuje, jak wiele ograniczeń w takim życiu codziennym osoby głuche spotykają i jak mało dostają wsparcia ze strony państwa, ze strony innych ludzi i ze strony instytucji, które powinny właśnie zadbać o to, żeby miały dostęp do takich podstawowych rzeczy. Tutaj też jest poruszony taki wątek, o którym nie miałam pojęcia, że osoby głuche niekoniecznie potrafią czytać, bo nie zawsze ten język polski, którego uczymy się normalnie jako dzieci, jest spójny właśnie z polskim językiem migowym, dlatego nie zawsze tekst pisany, czy na przykład napisy do filmów nie zawsze są wystarczającym rozwiązaniem. Oczywiście na pewno jest to jakieś ułatwienie i na pewno części osób to pomoże, ale jednak wciąż bardzo ważne jest to, żeby był dostępny ten interpretator polskiego języka migowego, który będzie na bieżąco wszystko tłumaczył tak, aby osoby głuche też mogły zrozumieć daną treść. Mimo, że jest to stosunkowo krótka książka i z całą pewnością nie wyczerpuje tematu, to na pewno jest dobrym źródłem wiedzy w ogóle w tym temacie, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jest jakiś inny reportaż w Polsce właśnie traktujący o środowisku, o osobach głuchych i o tym, jakie ograniczenia spotykają na co dzień. Także na pewno jest to bardzo ważna książka i ma ogromny walor edukacyjny, nawet jeżeli jakieś wątki mogłyby zostać pogłębione czy rozszerzone, to jednak jest to dobry punkt wyjścia, żeby w ogóle czegokolwiek się w tym temacie dowiedzieć. I w ogóle muszę tutaj zwrócić też uwagę na tą okładkę, także tutaj obok mnie jest ona teraz pewnie wyświetlona. Ta okładka nie jest przypadkowa, bo ten znak właśnie migowy, który jest na okładce, to jest znak, który reprezentuje tytuł tej książki, czyli mniej więcej właśnie oznacza on Głuszę. I uważam, że jest to naprawdę fantastyczne. To jest chyba napisane w posłowiu, o ile dobrze pamiętam, albo w przedmowie. Tak jak wspomniałam na początku, czytałam tę książkę już jakiś czas temu, ale to bardzo mi zapadło w pamięć, bo uważam, że naprawdę był to rewelacyjny pomysł i bardzo mi się podobał, bardzo mnie urzekł, także dzielę się tą informacją, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, no to właśnie dlatego ta okładka wygląda tak, a nie inaczej. No i tak jak wspomniałam, dwie kolejne książki to powieści i jedna z nich to Fatum i Furia Lauren Groff. To jest książka, którą czytałam razem z kilkoma innymi osobami w Gabi Readingu, chyba w sierpniu, wydaje mi się, albo pod koniec lipca, albo na początku sierpnia. To jest książka autorki, której ja wcześniej czytałam zbiór opowiadań Floryda i naprawdę ten zbiór opowiadań był bardzo intrygujący. No i też o Fatum i Furii słyszałam bardzo, bardzo wiele dobrego. Pamiętam też, że to była książka, którą swego czasu polecał Barack Obama, więc nastawiałam się, zresztą tak samo jak wszyscy inni uczestnicy, a właściwie chyba były tam same uczestniczki tego buddy readingu. Ale szczerze mówiąc, jest to jedna z najgorszych książek, jakie przeczytałam w tym roku i na pewno trafi do tej właśnie niechlubnej topki najgorszych książek, bo ona jest absolutnie o niczym. Ona jest dosyć gruba, bo ma chyba tam prawie 600 stron, natomiast ta treść jest tam tak mocno i sztucznie napompowana, że właściwie nic z tej książki nie da się wynieść. To jest historia pewnego mężczyzny, właściwie cała jego biografia. Rozpoczyna się w momencie, kiedy był on nastolatkiem, no i miał takie zachowania i myśli typowego nastolatka, który myślał właściwie tylko o jednym. No i okej, jakby rozumiem, jestem w stanie to zaakceptować, tylko że to w ogóle nie zmienia się z czasem, kiedy on dorasta. On później ma żonę, ma już takie normalne życie, jest aktorem w teatrze, natomiast on wciąż myśli tylko o seksie, myśli tylko o kobietach i to bardzo przedmiotowo w dodatku. No po prostu absolutnie nie wiem, co ludziom się w tej książce podoba. Naprawdę, no dla mnie ona była fatalna. Druga część była może odrobinkę lepsza, bo jest z perspektywy jego żony, więc ta perspektywa nam się zmienia i jest jednak trochę więcej treści. Natomiast wciąż nie było to na tyle dobre, żeby zrekompensować całą tą boleśnie nudną i monotematyczną pierwszą połowę, która właściwie nic do tej książki nie wniosła. Widziałam też, że wiele osób zachwyca się językiem w tej powieści i ja się zgadzam, że to jest autorka, która potrafi pięknie pisać, bo właśnie taki intrygujący język był w Florydzie. Natomiast tutaj no niektóre te zdania, a tłumaczył tę książkę naprawdę uznany tłumacz, więc nie będę tutaj zwalać na tłumaczenie, bo ta książka była tłumaczona przez Jerzego Kozłowskiego, czyli chyba tego samego pana, o ile się nie mylę, który tłumaczył na przykład Ali Smith, więc no nie mam tutaj wątpliwości co do jego talentu, więc zakładam, że ta książka po prostu była tak napisana. W tej książce padają dosłownie takie stwierdzenia, jak na przykład rycerz miękkiego siusiaka. No ludzie, po prostu to jest jeden wielki cringe i przysięgam wam, że każdy z tych bohaterów albo uprawia seks, albo o nim myśli. I ta książka jest tylko i wyłącznie o tym, także naprawdę
Jeżeli podobała Wam się Fatum i Furia jakimś cudem, to dajcie mi znać w komentarzach, co Wam się w tej książce podobało, bo być może ja czegoś nie zrozumiałam, chociaż wiem, że dziewczyny, z którymi czytałyśmy tę książkę, miały podobne zdanie i naprawdę ciężko nam było wyłuskać jakąkolwiek treść właśnie poza tymi wszystkimi scenami seksu. Także dajcie znać, jeżeli lubicie tę książkę, to dajcie znać, co w niej jest. Być może są tam jakieś głębsze przemyślenia, do których po prostu nam się nie udało dotrzeć, ale niestety ja tej książki nie mogę polecić, wręcz ją odradzam, naprawdę ona dla mnie była fatalna. Bardzo, bardzo zła książka. No, myślę, że chyba nawet najgorsza, jaką przeczytałam w tym roku, a w dodatku była dosyć gruba, więc zmarnowałam na nią naprawdę sporo czasu. I ostatnia książka to coś, co zaczęłam we wrześniu, a skończyłam dopiero teraz na początku listopada, ale uznałam, że jednak no, zaliczę ją już do tego podsumowania, do tej zbiorczej recenzji, bo nie chcę już do niej z powrotem wracać w listopadzie. A jest to książka Mam do Pana Kilka Pytań, czyli najnowsza książka Rebeki McKay. I to też jest książka, po którą sięgnęłam właściwie tuż po premierze, czyli jakoś tam na początku września ona wyszła u nas w Polsce, bo dalej w pamięci mam rewelacyjną książkę Wierzyliśmy jak nikt, która zachwyciła mnie, zresztą nie tylko mnie, bo to jest książka, która zebrała w Polsce fenomenalne recenzje i uważam, że słusznie. No i po prostu byłam ciekawa, jak autorka wypadnie w swojej kolejnej powieści, tym bardziej, że ta jest diametralnie inna od Wierzyliśmy jak nikt, bo po pierwsze nie jest to powieść historyczna w żaden sposób, ona nie jest osadzona w jakimś momencie w historii, ale wciąż dotyka bardzo ważnych tematów. To jest taka troszkę powieść kryminalna, taka społeczno-obyczajowa z wątkiem kryminalnym, ja bym to tak ujęła może, bo jednak ważniejsze wydaje mi się tutaj to, co ona chciała sobą przekazać. Ale też wydaje mi się, że właśnie przez tą otoczkę kryminalną ten przekaz do końca nie wybrzmiewa. Troszkę się zakręciłam, ale może od początku. Tutaj mamy główną bohaterkę Bodhi, która jest taką znaną podcasterką i ona wraca w pewnym momencie do swojego liceum, tam po wielu, wielu latach, nie wiem ile lat minęło, ale z 15-20. Wraca do tego liceum, ponieważ chciałaby nagrać podcast o historii, która tam się wydarzyła, kiedy właśnie ona do tej szkoły chodziła. A mianowicie w czasach, kiedy chodziła do szkoły, została tam zamordowana jedna z uczennic, która była w wieku Bodhi, Talia. I o to morderstwo bardzo szybko zostaje oskarżony pracownik techniczny i właściwie sprawa zostaje zamknięta. No ale właśnie kiedy Bodhi tam wraca po latach, ona ma takie przeczucie, że to nie jest do końca cała historia i chciałaby nie tylko nagrać o tym podcast, ale również być może znaleźć jakąś nową prawdę na temat tego, co się wtedy wydarzyło. No i właśnie pod płaszczykiem tej zagadki kryminalnej autorka tutaj przemyca bardzo, bardzo dużo takich treści dotyczących praw kobiet, sytuacji kobiet, wykorzystywania kobiet, w ogóle tego, jak kobiety są traktowane w społeczeństwie. Tutaj jest bardzo dużo na temat ruchu mitu. No sporo jest generalnie takich wątków na temat kobiecości, na temat kobiecych ciał, na temat tego, jak są postrzegane. Także to są takie wątki, o których się w ostatnich latach bardzo wiele mówiło. To są wątki ważne i to są wątki bardzo poruszające. Natomiast wydaje mi się, że autorka chciała ich tutaj zamieścić tyle, że one właściwie giną, bo żaden nie jest rozwinięty do końca. Na żaden nie jest położony jakiś taki bardzo mocny nacisk. Ta narracja też jest bardzo dziwna, bo przez całą tę książkę ta bohaterka zwraca się do swojego nauczyciela z tej szkoły, dlatego właśnie tytuł Mam do Pana Kilka Pytań. Właściwie nie do końca rozumiem, dlaczego autorka poszła w taką stronę, dlaczego tak to zrobiła, a nie inaczej. I o ile początek tej książki zapowiadał się naprawdę obiecująco, bo czytałam tę książkę, wydawała mi się właściwie taka nieodkładalna, byłam bardzo zaangażowana w to, co się dzieje, tak później, no w związku z tym, że właśnie miałam ślub, musiałam tę książkę odłożyć, no bo po prostu nie miałam głowy do takich rzeczy. I potem, jak już ją odłożyłam na te parę tygodni, to w ogóle nie miałam ochoty do niej wracać. Jakoś ta historia we mnie absolutnie nie została. Absolutnie nie byłam ciekawa tego, co tam się rzeczywiście wydarzyło, jakie będzie rozwiązanie tej historii. I kiedy w końcu do niej wróciłam, no nie wiem, po miesiącu gdzieś, to szczerze mówiąc trochę się zmuszałam, żeby ją dokończyć. I ta druga połowa jakoś nie wydawała mi się tak bardzo ciekawa jak pierwsza. Zdecydowanie bardziej byłam zaangażowana właśnie w początek tej historii niż w jej rozwiązanie. No i wydaje mi się, że niestety za dużo tych wszystkich wątków autorka chciała napakować do tej książki, a jednocześnie mieliśmy tutaj zagadkę kryminalną, która cały czas była rozwiązywana. Więc trochę tutaj wyszło takie pomieszanie z poplątaniem. Nie jestem do końca przekonana, na pewno nie jest to taka książka, jak Wierzyliśmy jak nikt i nie ma co się spodziewać właśnie tego, sięgając po Mam do Pana Kilka Pytań. I być może to było moim błędem, bo ja jednak spodziewałam się trochę podobnych wzruszeń i podobnego rodzaju lektury, a zupełnie tego nie dostałam i też może stąd takie moje lekkie rozczarowanie. Wciąż uważam, że jest to niezła książka. Ona na pewno nie jest zła i na pewno porusza te ważne wątki, więc też pewnie dlatego warto ją przeczytać. Ale jednak nie jest to tak dobra książka, jak Wierzyliśmy jak nikt i dla mnie McKay w tej odsłonie nie wypada aż tak dobrze. No ale mimo wszystko pewnie i tak będę czekać na kolejne książki tej autorki, żeby zobaczyć, w którą stronę pójdzie, w którą stronę się będzie rozwijać. Także właściwie tutaj ani nie polecam, ani nie odradzam. Jeżeli nie macie tej książki jeszcze za sobą, a chcielibyście się z nią zapoznać, no to moja opinia Wam chyba nie pomoże w tym, czy po nią sięgnąć, czy nie. No i to by było na tyle. To były te wszystkie książki, o których Wam chciałam opowiedzieć, których nie było jeszcze na moim kanale przez to, że właśnie w tym czasie, kiedy je czytałam, nie nagrywałam filmów, miałam taką krótką przerwę. Koniecznie dajcie znać, czy je czytaliście, bo wydaje mi się, że to właśnie w tamtym momencie były popularne książki, na pewno Chłopki, na pewno Mam do Pana Kilka Pytań, to były takie książki dość popularne. A ja jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!